Na program zaprasza Cepter, producent naczyń i urządzeń kuchennych do zdrowego gotowania. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bella Bis z Koziegów. Rączka do tyłu. Witajcie kochani ludkowie, dziś o pyszne śląskie warzynie. Śląski Karlus, jak to godo, Hela Wojnar, witam Śląsko, cię pięknie. Dziocho, witam cię. Ja cię też witam. Słuchaj, mnie tak przyszedł szmak na żeberka. Żeberka? Ja z pan Szklautem. Jak będziemy je gotować, to ci historia o nich opowiem w trakcie. Śmieszno ja? Trochę, ale... Dobrze, no to co? Pytamy się roboty, będzie też jeszcze dzisiaj maszket, ale kochani, to troszkę nie skorzy, muszę przysunąć. To słuchaj, ja pociągam te żeberka. A ty jakbyś zrobiła już fajną marynatę do tych żeberek, bo przecież one muszą dobrze wonieć, nie? No ja. To teraz będziemy porównywać, czym ty przyprawiasz żeberka, a czym ja. No ja dzisiaj się sugeruję tobą, co ty będziesz mi tutaj dobrze, mówił. Dobrze, słuchaj, ja do żeberek troszkę zawsze oleju dom, żeby ta marynata się fajnie przechodziła. Odrobina, nie? No, tak nie za dużo. Jodową listek bobkowy woniący korzeni, czyli liść laurowy i ziele angielskie. Pokruszymy go, czy w całości? Nie, w całości. Dodam też papryki wędzonej. No jak najbardziej. Wtedy on ma bardzo ciekawy nasza smak. Nasza kochana papryczka. Ja. O, no to są żeberka, słuchajcie. Jeszcze ziele angielskie, Helu. Ziele angielskie. Tutaj. Ja ci może podum. O, jest. A w międzyczasie się na podkminek. Intensywne jest ziele, więc myślę, że takie kilka, wysoko, prawda? Pora kulek, no. Kminek lubisz? No. No, to znaczy, do bobraciu, że tak średnio. Do wszystkiego trzeba. Kminek, słuchajcie, do tego idealnie się nadawo. Domy tu jeszcze majeranku. Jak najbardziej. Troszkę soli. Domy? Możemy. Hela na mnie zajrzała. Ale to ja się sama tu dom. Dobrze, dobrze. Dobra, muszę. Nie mamy tego oleju trochę za mało? No, zobaczymy. Obejrzymy. Dobrze. I teraz tak. Trochę pikanterii, czyli papryka chili. Jak najbardziej. Gałki muszkatołowej troszkę bym dali. A jo, cię teraz zaskocza. No, tu jest gałka. Ja, to daj gałki. I na razie możesz dać jej gałki. A wiele mam dać? Tak szczypta, wiesz, bo gałka jest bardzo intensywna, nie? I domy troszkę cynamonu. A, to jeszcze nie. Do żeberek. Idealnie pasuje. Myślę, że styknie. No i teraz tu mam taką rózgę. Może jeszcze odrobinka do mnie. Ja, wyżej. Troszkę ja. Dobra. Może to tym lisokiem zrobimy. Proszę, nie wdać ci roboty odbierać. Ja nie mogę być bez pracy. Mogę lizleć? Dobre. Dobre? Ale brakuje tu. Czosnek. O, jest ostro. Zgnietymy. Zgnietymy. Tak, ze 4 ząbki czosnku. No i oczywiście do tych żeberek będzie mój ukochany pan Szkraut. Lubisz pan Szkraut? No ja. No, jak to? Śląsko kapusta z ziemniaka z kartoflami. Nie? Powiem ci na temat tych żeberek, bo chciałam, no obiecała. Jak byłam mało, rodzice mi zapłacili stołówkę w szkole, prawda? No i babcia gotowała, mama oczywiście też gotowała w domu. No i do wybrania miałam zawsze 2 albo 3 obiady. Ale przyszłam na stołówkę szkolną, a tam żeberka, których nie lubiałam, nie? Dzisiaj mi się uda do babci, babcia na pewno będzie miała coś lepszego. Idę, patrzę, a tam żeberka. Godą nareszcie już chyba u mamy coś zjem. Idę do mamy, a tam żeberka. I była jej skazana na zjedz. Nie, poszła po suchą bułkę i kiszony ogórek na drugą stronę do sklepu. Ale od tego czasu trochę minęło. Minęło. I żeberka lubię. I lubi żeberka. Bo mój chłop się nie wyobraża, żeby nie było żeberek. Ale ja myślę, że smaki się z wiekiem mienią. Nie? Mienią się, wszystko jest. Kiedyś ryby nie lubiłam, a teraz wszystkie ryby jem. O, i teraz to będzie to. A to tak jest w dzieciństwie, wiesz? A potem co, mogę to wyciepać? Wszystko mija. Tak. Jedna. Zaraz szmarujemy to, nie? Możesz tę łyżkę, czy ci będzie wygodnie łyżką, żeby to tak troszkę się przegryzło, nie? O, i słuchajcie, kolor tych żeberek jest. Jeszcze drugi kurczek wciepna. Jest bardzo, bardzo intensywny. Może troszkę jeszcze oleju, co? No, jak najbardziej. Żeby nam się to lepsze rozeszło, ta marynata. Takie żeberka dobrze, żeby troszkę poleżały, ale u nas
my ich zamkniemy próżniowo, tak, i wtedy szybciej będą. Proces marynowania jest dużo, dużo wartszy, a tak normalnie między Bogiem a prawdą ze 3 godziny żeberka by się musiały marynować, a no i lepszy to tak dzień naprzód. Dzień naprzód, najlepiej je wieczorem włożyć. Nie? I na drugi dzień. Przede super. Wszystkim jaki mają kolor? Piękny. O, tak to wyciaprumy. Ale my dopiero zaczęli, a tu już tak wonio. No wonio. Tymi przyprawami. A dopiero będzie woniać. Jeronie. I teraz wygląda to jak milion dolarów. Teraz co to? Teraz to trochę tu przetrzemy, żeby fajnie pojemnik zamknąć. Przykrywo myja. Ta pompeczka. I to styknie rzeczywiście, wyciągnij ten luft, ja? Ja. Tlen, tak zwany aktywny. Chyba ci się nie kojarzy to głupio, nie? Nie. Wcale. Dobra. Czyli tak zrobione, te żeberka dużo prędzej się nam zamarynują, tak, bo po prostu przędą. Tak. Mięso nam się marynuje, a my sobie teraz postawimy kapucha i kartofle. Jak najbardziej. Czyli to to. Otwieramy. Jakie fajne ps. Proszę. Dziękuję. Poprawia, ale wonio. Kapusta most twoja, oczywiście ta cenna woda. Ja bym jeszcze listek i ziele poprosił, bo to tak, żeby fajnie woniało. To pan szkrał tu musi być, nie? Tak, słuchajcie. Normalnie, jak ktoś nie ma takich fajnych gorków, to to musi ekstra uważać osobno. Kapucha, a my pójdziemy na łatwiznę, jedno na drugi i też będzie super. Troszkę wody tu cykna, co? Jasne. Ale nie za dużo, bo kapusta jest mokra, także do góry damy sitko, duszlak i... I co, kartofelki na no to, nie? Jasne, ziemniaczki, kartofelki, jak to woli. To ja już to włączę. Dziękuję. One są tak troszkę pokrote, żeby się prędzej nam uważyły, nie? Proszę. Dziękuję. I pamiętajcie, proporcja ziemioka do kapusty to jest 1:2, czyli jak macie kilo kapusty, to 2 kilo ziemniaków. Nie solimy tych ziemniaków na razie. Nie, bo one będą słone. One będą słone. Jak one się ugotują na parze, to one właściwości wszystkie zastaną, bo my je nie wypłukujemy, nie? Dobrze. Helu, ale ja mam teraz taki dylemat, czy jak my domy na sucho patelnia te żeberka, czy one, ja tak zawsze trochę fetu tam do niej, żeby one, nie? Nie, fetu nie. Nie. Tam jest taki fajny ruszt, ty wiesz, ruszt? Już widziałeś go wcześniej, prawda? No dobra, widziałek, no. No to teraz tę żebereczkę otworzymy, ty się no, tam je układaj. Dobrze. Ona już jest na sucho, ona się tam grzeje, pięknie pachną. Słuchajcie. No i... Takie chrupsze domy niżej, nie? Temperaturę trochę podniesiemy. Dobrze, te chrupsze pamiętajcie, żeby były na spodku. A cieńsze mogą być. Już słychać, coś słychać, się co? Dzieje. Coś się dzieje. A dopiero się odpalił, prawda? No dobra. Możesz dać do góry jeszcze. Mogę ja? No jasne. Przykryjemy to wszystko i to się tam będzie, potem się przewróci. To na razie zostawimy, bo jasne. To się potem wypłuczymy ewentualnie tym tłuszczykiem spod żeberek. Ważna sprawa, słuchajcie, dzisiaj nie będziemy wykorzystywać żadnego tłuszczu, bo przez te żebelka mają swój oczywiście tłuszcz. To co, przykrywać? Tak, po co w nadmiarze, prawda? W ogóle takie żebelka w takim naczyniu się będą robić? 1,5 godziny? Nie, no szybciej, nie? Gdzieś 45 o. minut, no tak. Słuchajcie, za ta wuń dałbym się pokroć. Domy tam cebula, może. Domy tam cebula, ja. A ja jeszcze w międzyczasie zrobię jedna rzecz. Ten zymft do tej marynatki, 2 łyżki, roz i 2. Teraski ketchup. Tak to rozferlą. I będziemy szmarować te żeberka tym dobrodziejstwem. Zymft idealnie pasuje. To jest ta odrobina miłości teraz. Odrobiny miłości do żebereczek, rączka i Hela tu do ciepła. Wyszmarujemy te żebra. O. I co? Na takim spokojnym ogniu? Na spokojnym. Bez dziczenia? Bez dziczenia. One się muszą dopieścić. Już czuję, że będzie przepysznie. Budniemy do tych kartofelków, co? No myślę, że już koniec. Jakie one są miękkie. A bałeś się, że na kapuście kiszone? Ronie, Hela, zwracam honor. Kłaniam się.
Słuchajcie, a właśnie po co ja to wyciągam, jak ja ich muszę tu rąbnąć? No, ale na razie nie chcę tu, troszkę od... bo my ta kapusta musimy trochę ocedzić, myślę, też, nie? Wiesz co, ja by ją nie ocedzę, bo jak dumy te kartofle, żeby to było takie bardziej... Dobra, myślę, nie ma za dużo wody. Nie, to jeszcze odparuję, bo to będziemy tymfować. Żeberka wyglądają jak milion dolarów. Naprawdę. To co? Ciachnę teraz te kartofelki do tej kapuchy. Tu muszę zastosować tamfer niezawodny. A mogę cię poprosić, żebyś ewentualnie pokroła cebulka. Jak najbardziej. Jedna. Ja. I sztamfujemy. Jedni na to dajemy pan szkrał, jedni czapka pusta, jedni... Różnie. Ach, co kraj to obyczaj, co chałupa zwyczaj, jak to się go donie. Ale ta cebulka se troszkę na tym tłuszczyku spod żeberek helunie. Nie wykorzystamy. Potraktujemy. Troszkę miodu, bo... Kapusta na pewno jest kwaśna. Skazane. Nie? Jak jest kapusta kwaśna, czy w bigosie, czy odrobina. Jakbyś mi dała troszkę majdanku jeszcze. Ja. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. No, to te żeberka będziemy wyciągać, ja? Pewnie. To jeszcze jakbyś mi pora ząbków czosnku, Helu, też jeszcze przesiekała. Przesiekać czy zmiażdżyć? Zmiażdżyć, może być zmiażdżony. Cztery starczą. Spokojnie stykną. I na tym tłuszczyku lekko ta cebulka, musimy ją teraz zeszklić, ale się pięknie skarmelizowały. Tak. No i ta cebulka mogę ci ukraść, ja? Oczywiście. Tak, a ta cebula, ona dała smak, ale na razie sobie ją domy na kroj. To daj mi ten czosnek już tu, do tego pan szkrautu. Bóg ci zapłać. Troszkę to przeferlą. O. I teraz całe to dobrodziejstwo. Mam prośbę. Wylejesz mi to. Tak, a ja to będę sztamfować. O, to jest to, słuchajcie, nasze umy, dycki tak robiły, że spod mięsa dodawały tego najlepszego. I on się teraz tak musi delikatnie podymfować z 5 minutek na bardzo wolnym ogniu. No myślę, Heliu, że możemy nakładać, wiesz, żeby te żeberka nie wychłudły. Tak okielnia ci, ty pan szkrałczy styknie. Starczy. A może ci dołożę jeszcze, co? Bo to już według kobiety. Nie, no, pan szkrał to jest taka rzecz, że naprawdę może nie wygląda, nie? Ale za to smakuje. Właśnie. A żebereczka, powiem szczerze, mistrzostwo świata. O. Tak, coś zielonego tu jeszcze ciepnymy. Takie pyszności zrobiliśmy ein smig, a jak to? Zjemy, to będzie deserek. Już jest to ciekawe, jaki będzie. To będzie moja niespodzianka. To się cieszę. Myślę, że ci będzie smakowała, a to go do same Zasia. Kiedy my się tak fajnie naważyli, to się teraz fajnie pociamomy. Proszę bardzo. Dziękuję. Tuż smacznego. Boże, dobre. A tej soli rektyk dałaś mało. No i trzeba było, nie trzeba można? Było. Można? Można? Smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Ale my się pojedli tych żeberek, Helupra. Pewnie. Ale jak to na Śląsku się goda po dobrym jodle, jeszcze musi być dobre maszkecenie, bez tuż dzisiaj. Tak też będzie. Czy ty lubisz gruszki? Uwielbiam. Już się nie mogę doczekać, co tu wymyślić. To Ferzek jest rod, że dzisiaj trafił, że z tymi gruszkami. Słuchajcie, mamy tu gruszka konferencja i my ich, te gruszki, będziemy karmelizować, no i przód, a potem zrobimy ich w takiej kąpieli. Ale jeszcze też druga sprawa, podpraża mandle i zrobimy się taki fajny mus.
z prażonych mandli, czyli migdałów. I do tego orzechy włoskie, mascarpone. No i to będzie taka baza do naszej gruszki. I coś jeszcze, ale to nie skorzy. To co, ja może zacznę już karmelizować ten cukier trzcinowy, niedużo. Tak, łyżka. Niech on troszkę się teraz fajnie. I słuchaj, te gruszki w całości kąpieli, one by mogły być za srogie, nie? Bez to, że zrobimy się takie plasterki. O. Możesz troszkę przesiekać te orzechy. Gruszki są bardzo zdrowe, pamiętajcie o tym. No i przeca to jest nasz polski owoc. Muszę wachować tych mandli, żeby mi nie zgorały, bo te górki tak łatwo wszystko robią. No. Karmel nam się zrobił teraz. Wciepujemy, Wartku, te gruszki. Prawo, lewo. I zalewamy to wszystko białym, wytrawnym winem. Aż pod wierch, że tak powiem, aż pod kraglik. Do tego, słuchajcie, laska cynamonu, kora właściwie, bo to nie laska, kora cynamonu. I jeszcze tu kaś mamy kardamon. Lubisz kardamon? Powiem tak szczerze, że rzadko go używała, nie wiem, do... A jo, bardzo. Dam cię powoniać. No, pięknie pachnie. Pięknie, nie? A kawusia z kardamonem jako dobra? Kawa? O, no to... Szczypta kardamonu. I słuchajcie, gruszki nam się ważą. Mandle już też mam lekko podprażone. Te orzechy one, drobne. Orzechy są ok. Mogą takie być. Możesz ich też, możemy ich do tych mandli dociepać, bo one też nabierą takiego większego smaku. Mogę ci to wziąć? Ja? Gdzieś to tak procnie, tu fajnie posiekała. Przeferlomy to. Do tego sobie jeszcze zrobimy sorbet z mango. Co byś padała na to? No myślę, że byłoby ok. No, no potrzebujemy lód i mango, żyd i mamy wszystko. Fertig. Helu, teraz będziemy musieli pomleć te mandle podprażone z orzechami włoskimi. Dobra. W taki pyłek. Myślę, że się uda? Uda się. Ja? No, może na dwa razy. Bo to będzie żyd i gotowe, nie? No. To mi się podoba. Muszę te dziurki trafić. Jest ok. Już? Ja. Możesz mi to wysypać do tej miski. Nie wiem, czy ci się będzie taki... O, może to jest być? Perfekcyjnie, prawie jak mąka. Dobra. Tu. A tu. Dobra. To może być krobia łyżką. O. Normalnie czuć jak mąka migdałowo. No, troszeczkę. Czekaj, ja ci to... Ja te reszta. Tak? No. Okej. Na dwa razy, bo szybko. Na dwa razy. A ja sobie już tu teraz pomalutku dodam miód. Dwie łyżki miodu. Dzisiaj takie z cukru lecimy, nie? Z miodem. No. Zdrowo. Sekundowo sprawa. No, rychtyk. No i do tego, kochani, mascarpone. Jakieś 100 gram mascarpone. Mascarpone z tego, że ono jest takie tyngie, nie? I wtedy nam się to idealnie połączy. Jakbyś mi chciała ta miseczka. O. Już smakowicie wygląda. Zrobimy to na jedno lito, taką masa. A kto by chciał to troszkę podrasować, oczywiście, to może dać tu troszkę rumu. Muszę spróbować. Halo, próbuj. Można nawet wafelki tym obkładać. Szkoda myć ta łyżka. Bo to jest takie dobre. Dobre, pyszne. To będzie ten nasz podkład bardzo do dobre naszej gruchy. To ja idę po lód i zrobimy sorbet. Dobrze. No Helu, myślę, że tego lodu syknie tyle, nie? No, myślę, że a tu mamy, słuchajcie, dwa oszkrobane i począstkowane mango. Owoce mango.
koktajla lodu, czyli dwie takie garści. Jak myślisz, poradzi się? Myślę, że poradzi. No i teraz trzeba to jedno zmiksować, bez cukru. Bez cukru. No. Mango jest słodkie, to po co, nie? I co za 30 sekund będziemy mieli? Sorbet mango. Wielkie kości lodu, bardzo duże. Ale dobrze sobie radzi, wiesz, Helu? No. Momento. Nie? To ja mu teraz prośba, Helu, jakbyś nałożyła tego sorbetu do tych kofliczków, a ja, słuchajcie, muszę zrobić podstawa pod nasze gruszki. Tak, to fajnie, troszkę sorbecik. Wiadomo, że on jest taki teraz jeszcze, jakby troszkę go dać do zamrażarki, byłby twardy jak lód do lizania, nie? No i nasze gruchy. No i przed dowomy ta podstawa. Teraski, część ta bardziej tako cieńszo, tak. I jeszcze ten łogonek na wierch. Pyk. Pięknie. Pięknie, ale zicher jest zicher. Żeby nam się to nie rozepiło, to sobie to taką ficnadlą hecymy. Sorbecik. Sorbecik. I oczywiście musi być świeżo. Miętka. I kochani. Dzieło sztuki. O, tam dzieło sztuki. Taką no, piękną gruszka. Minimalizm, ale dzieło sztuki. My zaraz będziemy ciamać. A wy za taką gruszkę zróbcie duma. I naprawdę będziecie się chwalić. Bo jest tak. Rączka do tu. No tuż, Helu, po robocie musi być nagroda. Z przyjemnością. No to ciamamy. A wszystko, co my dzisiaj rychtowali, znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl i posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jako wam to wyszło. Chłopy, jak wy se punktów nabijecie, jak taką grucha swojemu dzióbeczkowi docie. Jest moc. Moc. Mruczenie to jest najlepsza oznaka jakości jedzenia. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka. Firma Bella Bis z Koziegów. Na program zaprosił Cepter, producent naczyń i urządzeń kuchennych do zdrowego gotowania.